Ja mam. Ale ja wymyśliłem tą nazwę, więc stąd ta nazwa. I nie każe nam też mieć. No. Wystarczy, że on ma. No o co chodzi? No sztuki walki chodzi, trenowało się. Tylko o to chodzi. O nic więcej nie chodzi. No u mnie akurat to było karate, aikido. Ale to było dawno i nieprawda, bo Karas nie ma już 16 lat, a robił tak jak miał 16 lat. Ale warto dodać, że ten zespół jakby w pierwszej odsłonie właśnie powstał w 2010 roku. Nie, 96, 7, tak. Ciężko stwierdzić, ale powstał w hip-hopie. A nie w metalkorze jak dzisiaj. Aczkolwiek ja jako raper no, łączę jakby te dwa światy. No także to są bardzo takie, że tak powiem, młodzieńcze zajawki Karaza związane ze sztukami. Ewoluowały po prostu tak, w obecny kształt. I bardzo się zmieniły stylistycznie od tamtych czasów. No ale to mam nadzieję, że gdzieś tam poszukacie, prześledzicie. Stylistycznie jest bardzo różnie, było inaczej. Bardziej Filip, bo to producent jakby nasz. Ale to ciężko ująć zasadniczo, bo to jest taki konglomerat osób i postaci tak naprawdę, które dopiero jakby wiesz, w takim właśnie zebraniu, w pewnej całości jakby dają ten rezultat, który potem powiedzmy masz, mam nadzieję będziesz miał okazję dzisiaj usłyszeć i sprawdzić to. Natomiast o co chodzi? No słuchaj, jesteśmy generalnie rzecz biorąc piątką w tym już momencie jakby. Piątką przyjaciół, którzy po prostu robią to, co wiesz, co jakby uważają za naprawdę fajne, co kochają i starają się gdzieś tam z tym wyjść dalej. To jest jakby tak proste tak naprawdę. Zaczęło się to w ubiegłym roku, kiedy postanowiliśmy, że musimy zrobić coś takiego naprawdę dobrego, bez kompromisów. Coś, co będzie naprawdę najlepsze na świecie, możliwie najlepsze, gdzie nie będziemy się zastanawiać nad tym, ile to kosztuje trochę, jakby ominąć te koszta. Nie chcieliśmy kombinować, po prostu chcieliśmy uderzyć do najlepszych ludzi, bez kombinacji, bez kompromisów. I zaczęliśmy szukać takich ludzi, którzy jakby tworzyli muzę, na której my się wychowaliśmy, czy też którą się inspirujemy. I tak właśnie z racji jakby pewnej współpracy z Meshuggah i Inflames, ale głównie Meshuggah, trafiliśmy na Daniela Bergstranda, który zaprosił nas do studia w Szwecji, po tym jak tam przesłuchał naszą muzę. Zaprosił nas, spędziliśmy tam 10 dni, gdzie zarejestrowaliśmy 3 numery. Takiego maxi singla. Bardziej chcieliśmy jakby wyczuć jak to działa w takich wiesz naprawdę profesjonalnych, zawodowych studiach z profesjonalnym producentem, więc jakby spróbowaliśmy właśnie na 3 utworach, a później zobaczymy jak to będzie dalej. I to był sam tracking, czyli jakby zarejestrowanie śladów. Następnie ten materiał w tym momencie miksuje się w Stanach, trafił do Stanów pod Waszyngton, gdzie jest miksowany przez Taylora Larsona. To jest znowu bardzo młody koleżka, który miksował m.in. Periphery, Icy Stars. Wszystkie takie kapele młodego pokolenia, bardzo nowoczesne, bardzo współczesne, takiego dżentowego, metalkorowego, elektronicznego też w dużej mierze, bardzo nowocześnie brzmiącego, świeżego grania. Generalnie rzecz biorąc, za mastering odpowiedzialne będzie studio, które się nazywa Sterling Sound i ono jakby, wiesz, prezes z drugiej strony, nie, no potem. Prezes obejrzy wywiad, zrozumie. Za mastering będzie odpowiedzialne studio Sterling Sound, usytuowane w Nowym Jorku. I fakt faktem tak jest, nie? Ted Jensen jest gościem, który od lat właściwie jest na tak zwanej A-list, wiesz, takim topową pozycją, jeżeli chodzi o usługi masteringowe materiału i faktycznie tak, pracował z Milesem, pracował z Machine Head, z Kornem, z Bring Me the Horizon, z Metallicą, z Eminemem nawet. Coldplay, z Eminemem, z Madonną. Generalnie top. Jak wejdziesz sobie na jego Wikipedię i zobaczysz listę rzeczy, którą to są referencje. Nie ma końca. Od 70 lat gość robi po prostu najlepszy mastering na świecie w naszej opinii. Tak. Dlatego też po prostu zgodnie z naszym założeniem uderzyliśmy po prostu do faceta, który miksuje masteruje najlepszych w Nowym Jorku. Ma swoje studio na najwyższym budynku biurowca Drapacza Chmur w Nowym Jorku. Piętrze. Ja co powiedziałem? Budynku. wiadomo o co chodzi. I tam właśnie, największy budynek na tym piętrze. I tam właśnie to trafi. Póki co jeszcze ten materiał się miksuje, ale potem już nie ma dalekiej drogi z Waszyngtonu do Nowego Jorku. Tak, potem to jest dosłownie kilka dni, więc... Tak jest. Na samym początku przeprowadziliśmy research, jakby, wiesz, żeby wybrać osoby, które... z którymi chcielibyśmy pracować. To jest wiesz, szukanie po prostu personelu odpowiedzialnego za nasze jakieś tam ulubione płyty, jeżeli chodzi o ten gatunek gdzieś tam już no, mocniejszego grania, umówmy się. No te trzy nazwiska są pewną taką kompilacją dość ciekawą, bo jeżeli chodzi o dane, no to Daniel jest... on jest bardzo organiczny w tym, co robi, bardzo szwedzki, to jest chyba najlepsze słowo. Taylor w ogóle jest z drugiej strony tak naprawdę jakby tej układanki, bardzo jest nowoczesny. Nowoczesny, plastikowy. Tak, takie to wszystko jest... Typowo amerykańskie brzmienie. Dokładnie, nie? Tak, takie jest wybuchające wręcz, jest jak superhero, wiesz, i tak dalej. Natomiast Ted po prostu ma to za, jakby, wiesz, ten final touch dołożyć, spiąć to jak na jakiś tam już totalnie skończony poziom i tak dalej, więc... Najpierw chodziło o to, żeby ich znaleźć. Potem już lwią część roboty wykonał Paweł. No. Ja myślę, że jakby odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że ten drugi wariant Twojej odpowiedzi jest w naszym przypadku prawidłowy, czyli sky is the limit, czyli tak naprawdę chcieć to móc. Myślę, że sporo z zespołów ma gdzieś jakiś taki hamulec na zasadzie sufit, nie uderzajmy, bo to nie jest gdzieś nasz level, bo to może gość się będzie śmiał, coś takiego, a tak naprawdę nie było w ogóle takich rozmów w naszym przypadku. Wysłaliśmy materiał i po prostu to łyknęli i jakby to nie jest problem. Wydaje mi się, że sporo kapel może swobodnie próbować w takie levele uderzać, bo to jest naprawdę mnóstwo bardzo dobrej muzyki i myślę, że ci producenci na pewno mogą współpracować tak jak z nami, tak z wieloma innymi zespołami. To jest ciężkie pytanie. To jest bardzo ciężkie pytanie. To prawda, ale wiesz, to jest tak, że my nawet sami jesteśmy zaskoczeni tym, w którą stronę to poszło w jakimś sensie, bo mieliśmy co prawda jakieś tam nakreślone kompozycje i jechaliśmy z demo do studia do Szwecji, natomiast to, jak to zostało ugryzione przez Daniela, który był naszym producentem w trakcie tej sesji, naprawdę nas zaskoczyło, bo to jest naprawdę mocny sound i to, co tam powstało, to jest naprawdę groove, którego chyba nigdy nie mieliśmy. Nie wiemy, w którą stronę to pójdzie jeszcze dalej, dlatego, że tak naprawdę jesteśmy w trakcie miksów i to, co się wydarzy po Stanach, też jest dla nas zagadką, ale naprawdę będzie to no, rzekłbym, najmocniejszy materiał, który kiedykolwiek Ninja Syndrom wyprodukowało. Najcięższy z nich. Druga sprawa, że wybraliśmy akurat producenta Daniela, ponieważ chcieliśmy jakby, żeby też jako producent, bo on jest producentem przede wszystkim, nakreślił nam jakąś tą taką światowy kierunek, w którym on uważa, że powinniśmy pójść, bo jako twórcy muzyki tak naprawdę w Polsce, no mimo tego, że słuchamy na co dzień oczywiście zachodniej muzyki, no to ciężko nam tak stuprocentowo odpowiedzieć, to teraz chwyci albo nie chwyci. Tu na naszej ziemi jest ciężko, a co dopiero gdzieś tam na zachodzie. Więc fajnie, że gdzieś ten chłop nam coś pokazuje i możliwe, że to jest właśnie ta droga. Na pewno chcielibyśmy wrócić na Bałkany, które odwiedziliśmy w lutym tego roku. To były naprawdę bardzo fajne dni, bardzo fajne koncerty, bardzo fajnie reaguje publiczność w ogóle z tamtych stron. Natomiast z tego, co też wiem, akurat u nas bookingiem zajmuje się głównie Paweł, chcemy też poszerzyć troszeczkę tą ekspansję na zachód, tak jest. Na taki typowy zachód Europy, czyli Niemcy, czyli Francja, czyli Hiszpania i tak dalej, i tak dalej. Ile z tego uda nam się jakby zamknąć i ogarnąć, no to pewnie wyjdzie w tak zwanym praniu. No niemniej no celujemy w takie rejony, po prostu. Możemy już powiedzieć, że trasa odbędzie się w październiku i to jest jakby już raczej pewne. I tak jak Filip mówił, jakby Bałkany mamy sprawdzone, bo odwiedziliśmy je już w tym roku i tam jest świetnie, więc jakby uznaliśmy, że to byłoby bez sensu. Warto by to było powtórzyć. Tak, warto byłoby to powtórzyć. No i zachód do tego. Ale to bardziej tak na zasadzie sprawdzenia, jak tam się gra. 2 tygodnie ponad koncertowania. To możemy powiedzieć. Po prostu wchodzimy, robimy, wychodzimy. Potrzebujemy 5 przygodów. Tak, dokładnie tak. Dosłownie. No to prawda, wiesz, jakiś czas temu wymyśliliśmy sobie koncepcję właśnie na to, nie? Na to, żeby na scenie być możliwie sprawnym, a jednocześnie możliwie niezależnionym od tego, co zastaniemy już na miejscu, w klubie i tak dalej, więc... To nawet chyba był taki priorytet, żebyśmy zawsze mieli ten sam sound, który jesteśmy w stanie wygenerować po prostu próbując, dopracowując go, dopieszczając i tak dalej, więc jakby dbając o to, żeby za każdym razem te koncerty brzmiały dobrze. No wymyśliliśmy pewną koncepcję, jeżeli chodzi o używany sprzęt, po prostu, więc zbudowaliśmy sobie takiego robota małego, Artuditu, tak, który zawiera wysokiej klasy dwa procesory gitarowe, mój i Pawła, dodatkowo system odsłuchu dousznego i taki jakby własny nasz mikser monitorowy, po prostu, już wbudowany z jakimś tam zaprogramowanym pewnym sposobem działania. Więc realnie śmialiśmy się przed chwilą z tego, ale tak, potrzebujemy 5 przewodów od akustyka, który obsługuje koncert i tyle. Więc to faktycznie nie trwa zbyt długo. Nasze próby dźwięku to jest tak naprawdę próba, której potrzebuje akustyk frontowy. Tak. My po prostu włączamy power i mamy zrobione. Zakładamy słuchawki i gramy. Dokładnie. I to jest bardzo śmieszne, bo jakby my nigdy nie wiemy, czy ten koncert brzmi dobrze, czy źle. Ale my się bawimy setnie, zawsze. Bo my się zawsze bawimy świetnie. Nawet jeżeli akustyk nie jest w stanie zrobić nic mądrego z przodu i ludzie w ogóle jakby dziwią się, że to coś tam słabo brzmi, to my się bawimy świetnie, bo my mamy swój zawsze, ten sam zawsze zaprogramowany mikser, który brzmi dobrze i mamy wszystko zamknięte w skrzyneczce. To jest bardzo wygodne. To nie jest jednolite w zespole, wiesz? Także może od Pawła. Od Pawła? Od Pawła. Znaczy, wiesz co, jeżeli mówisz brzmienie lampowe, brzmienie cyfrowe, ja ostatnio bardzo się przekonałem do tego, co można wygenerować przy pomocy cyfrowych procesorów. Jestem tym zakochany i mimo tego, że byłem bardzo wielkim fanem lampy i lampowych wzmacniaczy, to w tym momencie w ogóle jakby nie wyobrażam sobie powrotu do tego rodzaju pracy z brzmieniem gity. Ale wydaje mi się, że pytasz bardziej szeroko, to znaczy ogólnie, jaki sound chcemy osiągnąć. Mnie się wydaje, że to, w którą stronę mimo wszystko idziemy, to są bardzo nowoczesne brzmienia i cyfrowe, bardzo elektroniczne, współczesne, świeże. Mówisz cyfrowe, czyli chłodne. No niekoniecznie chłodne, natomiast bardzo precyzyjne. Tak, takie, precyzyjne, cyfrowe, matematyczne wręcz. No jakby Dżent zbudował pewien taki system budowania kanon, brzmienia i my bardzo jakby nad tą precyzją pracujemy. Sprawa, że ośmiostrunowe gitary jakby już nadają pewien sznyt brzmieniowy. To jest niskie, o wiele niższe niż tak zwany klasyczny metal, czy to jakby można by odbierać ten metal. Myślę, że ja bym sobie życzył, ja osobiście personalnie tego, żeby w gąszczu świetnej muzyki, która dzisiaj jest na rynku, Ninja Syndrom była jeszcze lepsza, bo naprawdę jest bardzo duże nasycenie rynku i bardzo dużo bardzo dobrych zespołów, którym też kibicujemy, ale chciałbym, żeby było tak, że Ninja Syndrom jest ponad tym wszystkim, dlatego też ta koncepcja nagrywania, o której rozmawialiśmy, i żeby gdzieś tam wybić się tak naprawdę wysoko ponad cały gąszcz innych równie bardzo dobrych kapel, żeby gdzieś tam był ten strzał, który zagra. To jest bardzo dobre życzenie. A druga sprawa, że Ninja Syndrom, czyli jakby syndrom posiadania w sobie ninja, to jakby nie patrzeć na historię, kim byli ninja, no to są to ludzie, którzy po cichu, z tyłu kasowali swoich przeciwników. Z racji tego, że jesteśmy dzisiaj na eliminacjach do przystanku Woodstock, mam nadzieję, bardzo bym sobie też tego życzył i mam nadzieję, że tak się wydarzy, że spotkamy się na przystanku Woodstock i już, mimo tego, że nie wiemy, co się dzisiaj wydarzy, bo werdykt dopiero około 23, już Was zapraszamy. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy i mam nadzieję, że w tak ogromnym, świetnym gronie będziemy mogli wspólnie się pobawić i posłuchać sobie naszej muzyki.